Cześć, dzisiaj przyszykujemy piecz z kurczaka grillowaną w warunkach domowych, którą będziemy podawać w ciabacie. Potrzebujemy piecz z kurczaka, którą przekroimy sobie wzdłuż na pół, wtedy nam szybciej dojdzie. O. Dzięki temu będziemy mieli dwie ciabaty. Teraz ją zamarynujemy, trochę soli, pieprzu, słodkiej papryki. Delikatnie musztardy. Nie dodaję czosnku, bo będziemy podawać ją z sosem czosnkowym. Delikatnie przeleję olejem. I nacieramy nasze piersi. Czyli jedną pierś pokrojoną na dwie części. Dodam jeszcze troszeczkę tymianku. Jak grillujemy, to jakieś zioła by się przydały. Ok, pierś mamy zamarynowaną. Odstawiam ją sobie, bo otłuczę rękę. I rozgrzewam patelnię grillową. Jak widać, patelnia nam się rozgrzała. Wrzucam nasze piersi. Przepraszam, jedną pierś przekrojoną na pół. I potrzebujemy jakieś 2 minuty na jednej stronie. Czyli jakby nie było 4 minuty. Ja mam 4 minuty, żeby zrobić sos czosnkowy, z którym będziemy podawać naszą pierś. Pół na pół mieszam majonez z jogurtem naturalnym. Do tego bardzo drobno posiekam ząbek czosnku. Bardzo drobno, wręcz go rozetrę z solą. Też fajny taki patent, no, żeby nie wyciskać, jeżeli nie mamy. To rozcieramy sobie po prostu nożem z solą czosnek. I taka pasta nam powstaje. I automatycznie mamy deskę na czosnkowaną. Do tego dodam jeszcze trochę dymki. Kurczaka przekręcam na drugą stronę. Robię sobie miejsce na ciabatę, żeby ją zapiec. I kończymy nasz sos. Odrobiną soli go podprawię. I pieprzu. Wykorzystamy łyżkę i mieszamy na sosik. No, lata praktyki, nic więcej do szczęścia mu nie potrzeba. Dobry. Pierwsze około jeszcze minutki potrzebuje. Teraz sobie stawię sos, przekroję nasze ciabaty, w których będę podawał pierś. Aha, kroimy. Dobra, poszło. Bogatsze doświadczenie, drugą przekroję w ten sposób. Ok, ciabaty mamy przekrojone. Będę musiał je gdzieś zagrzać, że jak już pierś będziemy mieli prawie gotową, spiętruję sobie piersi i wtedy ułożę ciabaty na patelni. I będę jadł śniadanko. Pierś już mamy prawie gotową, teraz dodaję ciabatę. Znaczy dodaję, wrzucam na patelnię. Tutaj sobie spiętruję pierś, żeby nam wyszło nasze pieczywko. Jakoś nam się zagrzeje, mam nadzieję. Zawsze możecie to zrobić w piekarniku, ale po co odpalać piekarnik? Kryzys, to trzeba szukać oszczędności.
potrzebuję jakieś minutę, półtorej. Mam nadzieję, że teraz się wyrobię, żeby pokroić pomidora i ogórka. Potrzebował parę plastrów. Parę ogórka. Ok, myślę, że to nam wystarczy. Jeszcze troszeczkę cebulki dodamy. Myślę, że będzie ok. Dobra, dodatki do ciabaty mamy gotowe. Do naszej piersi. Ciabaty nam się zagrzały. Będziemy składać nasze danie. Myślę, że wystarczy. Dwa małe talerzyki. Szukamy spodów. Są. Pyk. To przesmarujemy naszym sosem. Ok. A tutaj tam jeszcze sałaty troszeczkę. Mam jakiś miksik rukolisz z czerwonym jakimś. Myślałem, że to na początku burak, ale niestety nie. Burak jest ze mnie. O, pyk. Kładziemy pierś z kurczaka. Już sobie odstawię. I teraz dwa plasterki pomidora, na jeden i na drugi. Ogórek. Troszkę cebulki. Tutaj warzywka delikatnie przesypię solą i pieprzem. O. Wierzch naszej ciabaty też posmarujemy sosem. I przykrywamy. Ciabaty mamy gotowe, życzę smacznego.